Jestem zadowolony. Można powiedzieć, że 2 miesiące wakacji, miałem kontuzję w czerwcu i w maju, więc myślę, że po 3 miesiącach trenowania można widać, że można na wysokim poziomie pływać. Może to nie jest satysfakcjonujące, ale jak mówiłem to przed chwilą trenerowi czy tam innym zawodnikom, 7 mistrzostwa świata, 7 finał. 7 miejsce dzisiaj miałem, więc dzisiaj jest moim szczęśliwym 7, więc ja się cieszę. 1,52 razy, można powiedzieć, że wywalczyłem na tyle, ile mogłem. No, czułem, że jestem niedotrenowany po tych 2 miesiącach wakacji, ale cieszę się, wracam z uśmiechem na twarzy do rodziny i to jest dla mnie najważniejsze. Kasper Stokowski i Kasia Wasik naprawdę na wysokim poziomie pływali. Młodzi zawodnicy też się uczą, Ksawery Masiuk, czy Laura, czy Adela. Chłopaki też, Majerski na wysokim poziomie. Ostrowski też dobrze popływał, trochę się zaciapał na tej 50, ale też nam fajnie wyszło. Uczymy się dalej. Ja się śmieję, że ja i tak mam 31 lat, doświadczenie, mam już 13 mistrzostw świata za sobą zawodów, plus mistrzostwa Europy jeszcze i 3 igrzyska, więc dla mnie i tak jestem doświadczonym zawodnikiem, a i tak się uczę jeszcze, czy od młodych zawodników, czy od starszych, więc myślę, że idziemy ku dobremu, więc będzie fajnie, naprawdę. Myślę, że Fukuoka też możemy zaskoczyć trochę.